Przesyłka przyszła, kompresor 100 litrów. Firma Tagred. Zdecydowałem się na zakup tej marki, ponieważ mają swoją stronę internetową, mają swój serwis gwarancyjny, jest jakiś kontakt, kontaktowałem się już drogą mailową w przeciągu dosłownie jednego dnia. Jest odpowiedź, czyli klient ma kontakt ze sprzedawcą i głównie z tego powodu. Kompresor, koszt około 900 zł. Także można powiedzieć, że z takiej dolnej półki dla użytku bardziej amatorskiego, majsterkowiczów i półprofesjonalistów, powiedzmy. Różnie to bywa z tym profesjonalizmem. Aczkolwiek, no właśnie, kurier dał ciała, przesyłka przyszła nie do tej osoby, co potrzeba. W mojej miejscowości, w której mieszkam, jest osoba o takim samym imieniu i nazwisku jak ja i tam kurier dostarczył tą przesyłkę. No i musiałem osobiście po nią jechać, żeby ją odebrać. Także przeładunek i tak dalej. Trzeba było trochę poświęcić trochę czasu. Niestety przesyłka przy odbiorze posiadała już takie uszkodzenie. Na przykład widać ewidentnie, że to jest tak, jakby upadło na tą stronę. Nie wiem, zobaczymy, co mnie czeka po otwarciu. Tu już sobie pozwoliłem ściągnąć taśmy. Było spięte taśmami na takiej małej półpaletce postawione. Pozwoliłem sobie otworzyć, ponieważ poszukiwałem instrukcji obsługi tego urządzenia, bo nie mogłem dostać tutaj się od góry. Zestaw był taki, postanowiłem, że odświeżę sobie po prostu swój zestaw. Taki najprostszy, banalny zestaw, który tam kosztuje gdzieś, powiedzmy, w granicach 50-60, myślę, że już złotych. Tutaj kupiłem, powiedzmy, za 20, ponieważ zestaw był o 20 zł droższy niż sam kompresor bez tego zestawu. Także można powiedzieć, że za 20 zł kupiłem ten oto taki zestaw lakierniczo-pneumatyczny. Odświeżyłem sobie, to jest takie do użytku amatorskiego. Co my tu mamy? No, roztargałem tutaj właśnie, bo musiałem się dostać. Mamy olej. To jest właśnie taki komplet, który oferuje sprzedawca. No i wyciągniemy go, spróbujemy coś podziałać. O właśnie, jest druga butelka oleju, ponieważ kompresor jest oczywiście olejowy. I mamy jeszcze półeczka. Powiem szczerze, że zapoznałem się. O, półeczka takie dosyć solidne, z gumową, że tak powiem, obudową, tą taką gumą. Że nie są plastikowe całe, to akurat na plus, myślę. Dosyć takie twarde. Jakiś kawałek plastiku znalazłem, ale to jest zapewne od czegoś takiego. Dokładnie, to jest od tego, bo to było tu. Dobra. Tu mamy jakiś. Wstawię zapewne filtr jeden i drugi, ponieważ kompresor jest dwutłokowy. Zakrętka do oleju, taki, co tam jest w środku, nie wiem, jakiś tam sprężynka, coś tam jest. Powiem szczerze, że zapoznałem się z instrukcją obsługi, którą
która jest dołączona do tego nóżki, takie gumowe. Zapoznałem się z instrukcją obsługi i powiem szczerze, że na przykład ani się nie spotkałem z tym w instrukcji obsługi. Także nie wiem co to jest, ale pewnie to już porównało w lewą oleju. Ani nie zapoznałem się na przykład ze składem tego worka tutaj. Tak, żeby po prostu początkujący klient mógł sobie sam, że tak powiem, to wszystko poskładać, nie? Poskładać, dodać olej. W instrukcji nie było również zawarte, ile mamy tego oleju wlać, w które miejsce i tak dalej. Myślę, że takie informacje powinny się zawrzeć. Także tu mamy jeszcze naklejeczkę, która nam właśnie mówi o tym, żeby zapewnić wcześniej oleju. Aczkolwiek najpierw weźmiemy i założymy te kółka. No właśnie. Proszę. No i ja tam domyślam się, jak to ma być zamontowane, aczkolwiek powinno być rozrysowane ładnie. O, nie wiem, czy tu ma być podkładka, z której strony teraz. Usunąć tutaj takie, wcześniej trzeba zaślepki plastikowe, o takie, i wkręcić po prostu to. Gdzieś tam już wyczytałem opinię, że sobie niektórzy montują jakieś te inne filtry, żeby im zwiększyła się, że tak powiem, wydajność. No i powiem szczerze, że nie wiem, czy dobrze wkręcam, do jakiej głębokości powinienem kręcić. Wszystko powinno być moim zdaniem rozrysowane ładnie w instrukcji obsługi, żeby po prostu klient, który nie ma w ogóle doświadczenia żadnego z takimi sprzętami, wiedział, jak się do tego zabrać. Jak to ugryźć? Mam nadzieję, że jeszcze dojdę do tego obrotu. Dobra. Tak zrobimy. No to było w dół. I teraz mamy tutaj instrukcję, aby proszę dolać oleju do skrzyni korbowej przed uruchomieniem. Także to jest zapewne to. Ten koraczek jest zapewne do tego, nie? W instrukcji zawarte jest, a właściwie na tej nalepce, żeby uzupełnić olej do wymaganego poziomu powyżej czerwonego wskaźnika poziomu oleju. A więc zapewne tego tu. Tam jest taka kropeczka.
to jest 0,6 litra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to jest szósta pewnie. Albo tam. 150 ml. Wlałem. Nie wiem, czy tyle miało wejść, ponieważ nie piszę, niestety nie ma tego zawartego w instrukcji. To bardzo martwi, bym powiedział. No cóż. Teraz jest włączony. Zabór bezpieczeństwa, ale to sobie może o budowę umówimy kiedy indziej. No i dobra. To, uruchamiamy urządzenie i wyjdę sobie może stąd, bo szczerzonego, Pan Bóg szczerze, to jest jednak. To są jednak ciśnienia i tu nie ma żadnych. O, myślałem, że to się będzie mogło tak dać zawiesić, a to jednak się nie uda. No cóż, trudno. Kompresor po pierwszym nabiciu ciśnienia, powiedzmy do 7,5. Jeśli chodzi o wydajność, na pewno nic tu nie możemy na razie sugerować. Było to pierwsze odpalenie, więc wszystko pracuje zupełnie inaczej. Mamy tam olej, już delikatnie jest przymglony ten olej, widzę. Niestety no, też nie znalazłem w instrukcji obsługi, po jakim czasie pracy trzeba wymienić pierwszy olej. Aczkolwiek myślę, że to trzeba zrobić dosyć szybko, bo tak się to robi przy docieraniu sprzętów. Bardzo szybko się wymienia, na przykład w motocyklu, bodajże chyba po 300 km wymienia się pierwszy olej, ponieważ odpadają wtedy wszystkie te opiłki, dociera się maszyna, te korbowody i tak dalej, to wszystko się dociera. Także olej momentalnie staje się zanieczyszczony kawałkami, drobinkami metalu. Także jeszcze 2-3 razy się napełni i wymienimy olej ponownie. To by było na tyle. Dzięki. Cześć.